tygodnie bracia w kapłaństwie z ojcem wikariuszem klasztoru, księżmi moderatorami domowego kościoła i ruchu oazowego i księdzem proboszczem dziekanem kalwaryjskim, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, uczestnicy właśnie domowego kościoła i ruchu oazowego, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Dzisiejszy fragment czytany przed chwilą pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian niejako zaprasza nas najpierw do tego, by nakreślić tło historyczne tego szczególnego słowa, które do gromadki chrześcijan żyjących w Koryncie, do tego kościoła, który święty Paweł właśnie w Koryncie założył, do tych słów jego nawiązać i je zrozumieć, na ile się da. Najpierw sytuacja Rzymu, Cesarstwa Rzymskiego w pierwszym wieku. Wiemy, pierwsza potęga ówczesnego świata. Polityczna, kulturowa, militarna, ekonomiczna. A gdy chodzi o sytuację religijną, pogańska. Zresztą cesarz uważał, że jest sumus pontifex, najwyższym arcykapłanem dla wszystkich religii. I tym samym niejako gwarantował tolerancję i równość tych religii, za wyjątkiem chrześcijaństwa. A wszystko dlatego, że od czasów Juliusza Cezara, to jest mniej więcej połowa wieku jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, kiedy rodził się system cesarski w Rzymie, cesarze uznawali się za przedstawicieli bogów na ziemi i uważali, że im osobiście hołd boski się przynależy. I stąd kazali się do siebie zwracać tytułem Domine Deus Noster, Pan i Bóg nasz, i klękać przed sobą i oddawać Mu cześć, czy to osobiście, czy wznoszonych ku imieniu cesarzy świątyń. I zdajemy sobie sprawę, że chrześcijaństwo głoszące wiarę w jedynego Boga wchodziło w otwarty spór z całą tą sytuacją kulturową ówczesnego Imperium Rzymskiego. Właśnie dlatego, że głosiło wiarę w jednego Boga w trzech osobach. I co więcej, głosiło Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I stąd w tym samym pierwszym liście do Koryntian Paweł jest w pełni świadomy tej niezwykłej sytuacji chrześcijan, będących w ogromnej mniejszości. Chrześcijan, którzy uwierzyli w Boga i Jego Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, który dla nas i za nas, dla naszego zbawienia, poniósł śmierć na krzyżu i zmartwychwstał. Święty Paweł pisał: tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, cudów, ciągle im tych cudów za mało, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan. Natomiast dla tych, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, On jest Chrystusem,
mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem dla Boga, przewyższa mądrością ludzi, a to, co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. To jest wiara w Boga, chrześcijan, z którą idzie w konsekwencji właściwa antropologia, właściwa nauka o człowieku. O człowieku najpierw stworzonym na Boży obraz i Boże podobieństwo, mającego zatem szczególną godność. Dalej o człowieku, który został zbawiony i odkupiony przez Jezusa Chrystusa. O człowieku, który żyje szczególną miłością. Miłością, którą po grecku nazywano wówczas agape. Nie miłością, która pragnie osiągnąć zysk, uciechę, która chce niejako wykorzystać drugiego człowieka. Miłością, która jest bezinteresowna, która się ofiaruje za innych i której najwyższym przykładem była miłość Chrystusa oddającego swojego życie za ludzi. I na koniec ta wizja chrześcijańska człowieka ma w sobie jeden fundamentalny rys. Rys nadziei na życie wieczne. Na to, że po pierwsze nastąpi powszechne zmartwychwstanie ciał, a dalej, że ci, którzy będą wierni Chrystusowi aż do końca, wierni Jemu, Jego Ewangelii, Jego Kościołowi, dostąpią szczęśliwości wiecznej. To jest nadzieja chrześcijańska, która sprawia, że chrześcijanin wie, dlaczego żyje, dokąd zmierza i gotów jest dla tego celu poświęcić wszystkie inne cele. Paweł zdawał sobie sprawę z tego, że chrześcijanie są odrobinką, socjologicznie rzecz ujmując, w ówczesnym żywiole pogańskim. I dlatego właśnie tak pisze, jak słyszeliśmy, do tych chrześcijan żyjących w Koryncie. Przybaczcie się, bracia, waszemu powołaniu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. No tak, chrześcijanie wywodzili się z tak zwanych nizin społecznych. Z niewolników, z ludzi żyjących z własnej pracy, częstokroć pogardzanych właśnie przez tak zwanych mądrych tego świata i możnych tego świata. Tacy jesteśmy, mówi Paweł. Takimi nas Pan Bóg powołał, jako tych słabych w oczach tego świata. A jednocześnie Paweł mówi, jednakże logika Boża, logika Bożej opatrzności stoi w wyraźnej sprzeczności z logiką tego świata, z logiką tak zwanych mądrych tego świata i możnych tego świata. I dlatego pisze, Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić. Tak, by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. No bo
Świat może z pogardą patrzeć na tych słabych, ale zwycięstwo będzie należało do tych słabych, którzy są, pozostają wierni Bogu aż do końca. Świat może ze wzgardą patrzeć na tak zwanych głupich, ale oni będą zawstydzeni, kiedy razem z Chrystusem staną po Chrystusowej prawicy w dniu sądu. I dlatego taki szczególny status chrześcijan. Przez Niego, przez Chrystusa jesteście w Chrystusie Jezusie. Jesteście w Chrystusie Jezusie. Jesteście w Nim zakorzenieni przez chrzest i żyjący Jego sakramentami w Kościele. Jesteście w Chrystusie jako Jego bracia, należący do Jego rodziny. Wy jesteście. Natomiast ci, którzy są poza Chrystusem, w jakiejś mierze nie są wydani na przemijalność, pozbawieni jakiejkolwiek nadziei na przyszłość. I co z tego wynika? Bardzo określony skutek, o którym pisze święty Paweł. Chodzi o to, aby chrześcijanie chlubili się w Panu, a nie w tym, co daje świat. W tej przemijalnej mocy tego świata i w tej mądrości, która wobec mądrości Bożej okazuje się czymś nieważnym, czymś, co jest głupie. Chlubić się w Chrystusie. Na przekór temu światu czuć się kimś wyjątkowym, bo jestem w Chrystusie. Jestem w Nim zakorzenionym i cała moja wielkość wykraczająca poza możnych tego świata i poza mądrych tego świata wyrasta w mocy, którą daje Chrystus i w mądrości, którą daje Chrystus, mądrości zawartej w Jego Ewangelii. I w taki oto sposób, mając poczucie swojej godności, swojego powołania, przypatrzcie się waszemu powołaniu. Chrześcijanie, nawet jeśli socjologicznie jest drobinką w tym świecie, ma poczucie, że jest kimś. Świat chciałby go przytłoczyć różnymi sondażami, słupkami socjologicznymi, ale to nie jest ważne. Ważne, kim się jest w Jezusie Chrystusie. I jeśli się ma poczucie tego, kim się jest w Chrystusie, nie ma powodów, by czuć jakikolwiek kompleks niższości. Przeciwnie, to świat przegra. Przegrywa i przegra w konfrontacji z mocą, jaką daje Chrystus i z mądrością, jaką Chrystus obdarza tych wszystkich, którzy Mu zawierzyli. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że moi drodzy, doskonale wiecie, jak często w świecie współczesnym można spotkać się z określeniem o oni kościółkowi. Z politowaniem, z uśmieszkiem, poczuciem wyższości. I coś takiego, takie wywyższanie się współczesnego świata nad chrześcijan, wiążących swój los, swoje życie z Chrystusem, nad całe chrześcijaństwo,
z czymś takim, i to w wymiarze globalnym. Mieliśmy do czynienia stosunkowo niedawno, kilka tygodni temu, podczas inauguracji Igrzysk Olimpijskich, ta słynna scena z Ostatnią Wieczerzą, która była jednym wielkim szyderstwem z najświętszych dla chrześcijan spraw. I sami doskonale wiecie, nie ośmielono by się naruszyć świętości wyznawców islamu. Tak samo judaizmu. Ale chrześcijan wyśmiewać można i pokazywać wobec całego świata, że są passé. Ja tutaj chciałbym dodać, moi drodzy, jeden jeszcze bardzo ważny szczegół. Jeśli oglądaliście transmisję z inauguracji, a jeśli nie, to przynajmniej powiem, który zasadniczo nie został poruszany w różnych komentarzach związanych z tak właśnie zorganizowaną ceremonią otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Otóż, kiedy już się kończyła ta scena tak zwanej Ostatniej Wieczerzy, szyderstwa z Ostatniej Wieczerzy, naraz spośród kręgu ludzi, którzy tam się znajdowali, powstała postać mająca rysy Dionizosa czy Bachusa. Moi drodzy, to bardzo ważny symbol, który się wtedy pojawił. Dlaczego? Dlatego, że najpierw wracam tutaj znowu do tej opowieści o starożytnym Rzymie. Cesarze ówcześni lubili się przedstawiać jako wcielenie bogów. I znalazł się wśród tych władców ówczesnego świata Marek Antoniusz, bliski współpracownik Juliusza Cezara, a potem kochanek słynnej Kleopatry, który próbował w swoim życiu pokazywać, że on jest właśnie takim Bachusem, takim Dionizosem. A Dionizos czy Bachus to bóg wina, upojności, rozwiązłości seksualnej, który w tej mitologii, czy to greckiej, czy rzymskiej, był ukazywany jako ten, który ciągle podróżuje po świecie w otoczeniu dziwacznym pijaków, pijanych centaurów i sylenów. I Marek Antoniusz też właśnie tak podróżował po świecie, otaczając się cytrzystami, aktorami, cyrkowcami i udzielał się wszelkim takim związanym z Bachusem uciechom cielesnym. I otóż, moi drodzy, na przełomie XIX i XX wieku pojawił się myśliciel Fryderyk Nietzsche, który w książce napisanej wcześniej, ale wydanej już po jego śmierci, zatytułowanej Ecce Homo, oto człowiek, zawarł według niego najbardziej istotne przeciwstawienie, jakie powinno obowiązywać we współczesnym świecie. Między ukrzyżowanym a Dionizosem. To, co reprezentuje Chrystus z Jego Ewangelią pełną miłosierdzia, nachylającą się nad biednymi, słabymi ludźmi, słabymi w sensie moralnym, ale także fizycznym. To jest słabe, to jest złe, to powinno być odrzucone. W imię pełni życia, używania życia we wszystkich tego wymiarach, stylu reprezentowanego właśnie przez Dionizosa. I w tej scenie inauguracji Olimpiady było właśnie to przesłanie.
kończy się świat chrześcijański. Powinna się skończyć moralność chrześcijańska zawarta w Ewangelii, wyrażona w Chrystusie ukrzyżowanym. Powinny nastać czasy upajania się życiem. Nie patrzenia oczywiście w przemijalność życia, ale w bieżącą chwilę, w której trzeba znaleźć maksimum przyjemności i minimum cierpienia. To jest sens życia człowieka proponowanego dzisiaj. I znów wracamy, moi drodzy, do słów świętego Pawła. Gdy Żydzi żądają znaków, Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla pogan, a dla nas mocą i mądrością Bożą. Na przekór temu światu, na przekór jego hasłom, ideologiom, pokusom. Chrystus ukrzyżowany, który, jak sam powiedział niewiele przed swoją śmiercią, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie. I pociąga ludzi od prawie 2000 już lat. Ludzi coraz to nowych narodowości, krajów, zakątków globu, kolejnych generacji. Przyciąga swoją miłością, swoim obrazem szlachetnego, pięknego człowieczeństwa, które nie kończy swego żywota tutaj wraz ze śmiercią, ale wychyla się swoją nadzieją ku zmartwychwstaniu i życiu w szczęśliwości wiecznej. I mając taką właśnie nadzieję, święty Paweł napisze, jesteśmy już spe salvi, zbawieni przez taką nadzieję. Mając moc takiej nadziei, jesteśmy w stanie pokonać wszelkie przeciwności, czy to wewnętrzne w nas, nasze słabości, czy płynące z zewnątrz tego świata. I razem z Chrystusem odnieść zwycięstwo. To sprawia, że na przekór także temu, co nam zafundowała ta ceremonia otwarcia olimpiady, na przekór tej antyewangelii, my wracamy do źródeł ciągle na nowo, odkrywając godność dziecka Bożego. Tego, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Tego, że jesteśmy w Chrystusie. Jesteśmy w Chrystusie jako kobiety i mężczyźni. Wbrew współczesnym ideologiom, gender i wszystkim ruchom LGBT. Widzimy, odkrywamy swoją godność w tym, kim jesteśmy, jako kobieta i mężczyzna. I za to dziękujemy Bogu. I traktujemy to jako właśnie te talenty, niejako zakorzenione w naszej płciowości, talenty, które mają się rozwinąć w postaci pięknej miłości małżeńskiej, rodzicielskiej, dającej życie, dającej nadzieję, dającej radość. Odkrywać ich swoją godność zatem w pięknej miłości.
w pięknej miłości, która szeroko nazywana jest w moralności chrześcijańskiej jako czystość serca. Serca prawdziwie kochającego siebie i drugiego człowieka. Na wszystkich etapach naszego życia, dziecięcego, młodzieńczego, rodzicielskiego, małżeńskiego, rodzicielskiego. To jest nasza godność, czystość serca, czystość zatem naszej miłości do Boga i drugiego człowieka, tak jak nas tej miłości nauczył Pan Jezus. To jest nasza mądrość, to jest nasza moc. I dlatego raz jeszcze wracamy do wezwania świętego Pawła. Przypatrzcie się waszemu powołaniu. Powołaniu do pięknego życia, do życia wieczności. I tutaj trzeba wrócić do momentu, w którym zrodziliśmy się do tego nowego życia, do chwili przyjęcia Chrztu Świętego. Zwykle na początku udzielania tego sakramentu kapłan pyta rodziców, rodziców chrzestnych, o co prosicie Kościół Boży dla swego dziecka. Odpowiada się zazwyczaj o chrzest. Ale kiedyś, ale też i dzisiaj można odpowiedzieć, czego oczekujecie od Kościoła, na pytanie, czego oczekujecie od Kościoła Świętego, to trzeba odpowiedzieć, oczekujemy wiary. I wtedy następuje kolejne pytanie, a co wam daje wiara? I odpowiedź, życie wieczne. W Kościele otrzymujemy wiarę. Wiarę, która daje nam największą mądrość, najwspanialsze perspektywy życia sięgającego wieczności. Tu zaczyna się nasze życie w Chrystusie. O tym właśnie momencie Chrztu Świętego możemy mówić, od tej pory jestem w Chrystusie. I stąd, moi drodzy, zrozumiemy jeszcze lepiej w perspektywie tego, co oferuje dzisiaj świat i w jaki sposób świat nas wyśmiewa. I w jaki sposób świat chce dać alternatywy wobec Ewangelii w postaci Boga Dionizosa Bachusa. Tym bardziej rozumiemy to, co Kościół będzie w najbliższym czasie przeżywał w ramach Roku Świętego 2025. Bo będzie to rok pielgrzymek. Tak chce Ojciec Święty. Po to, żeby zrozumieć nasze życie w Jezusie Chrystusie, które zaczęło się w chwili Chrztu Świętego, zmierza do wieczności. Wiara daje nam życie wieczne. I dalej symbolem tego Roku Świętego ma być krzyż. W każdej katedrze, każdej diecezji. W chwili otwarcia Roku Świętego to będzie w święto Świętej Rodziny 28 grudnia tego roku ma stanąć krzyż, który dla danej diecezji jest czymś ważnym. Ważnym jako przedmiot już ugruntowanego kultu i czci. Ważny, bo piękny. Ważny, bo bardzo w swojej wymowie zrozumiały dla całej diecezji. Ma stanąć krzyż.
ukrzyżowany Chrystus, a nie Dionizos, jak chciał to Nietzsche i jak to powtórzyła ceremonia otwarcia igrzysk. Ukrzyżowany Chrystus, który pociąga wszystkich do siebie, cały świat i który jest mocą i mądrością Bożą, daną nam, byśmy mieli życie. Byśmy żyli w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.